Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jak spora część z Państwa wie, w najbliższą sobotę, 8 czerwca 2024 roku, na kanale Zero na YouTubie na żywo miała się odbyć debata geopolityczna między mną a doktorem Jackiem Bartosiakiem. Debatę miał poprowadzić Krzysztof Stanowski, założyciel i właściciel kanału Zero. Ta debata się nie odbędzie. Została dziś, 4 czerwca, odwołana przez Krzysztofa Stanowskiego. No, można powiedzieć, że zapowiedź tej debaty długo w sieci nie pobyła. Debata oficjalnie została zapowiedziana wczoraj, 3 czerwca, dzisiaj 4 została odwołana. Aczkolwiek ja zaproszenie do tejże dyskusji otrzymałem 7 maja bieżącego roku, a zatem prawie miesiąc temu. Takie zaproszenie otrzymałem na swojego maila od jednego z pracowników kanału Zero, który poinformował mnie o takiej inicjatywie Krzysztofa Stanowskiego. Telefonicznie uzgodniliśmy kilka szczegółów, między innymi to, że taka debata odbędzie się na żywo. No, przeciągało się, jeśli chodzi o ustalenie terminu. Wczoraj publicznie została ta wiadomość ogłoszona, no i rozpętała się oczywiście dyskusja podobna w emocjach do tej po ogłoszeniu, iż będę gościem pani redaktor Moniki Jaruzelskiej. Wiemy doskonale, jaka panuje obecnie atmosfera w Polsce polityczna, jak drażliwe są tematy geopolityczne, a zwłaszcza prezentowanie jakiegokolwiek poglądu, który byłby sprzeczny z oficjalnie prezentowaną przez władzę. Natomiast, szanowni państwo, no musimy sobie zdawać sprawę, że w Polsce cały czas, przynajmniej formalnie, obowiązuje artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówiący o wolności słowa. W Polsce nie ma obecnie żadnego stanu nadzwyczajnego, nie ma stanu wyjątkowego, nie ma stanu wojennego, który ograniczałby wolność słowa. Krytyka władzy, krytyka także kierunków polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa jest czymś, co jest związane z demokracją, z wolnością słowa, czy wreszcie z pluralizmem poglądów. Wycofanie się Krzysztofa Stanowskiego pod naciskiem krytyki, pod naciskiem hejtu, pod naciskiem zwykłych obelg i szykan ze strony części środowisk internetowych można traktować jako zwykłe tchórzostwo. Krzysztof Stanowski nie przedstawił ani jednego merytorycznego powodu, dla którego odwołał debatę. Mimo tego, że przyznawał się jeszcze wczoraj, 3 czerwca, że doskonale wie, kim jest Leszek Sykulski, zna mój biogram, życiorys, zna moje poglądy. Przecież miał na to dużo czasu, kiedy zapraszał mnie do programu, kiedy wystosował takie zaproszenie 7 maja, przecież na pewno jako pracownik mediów zrobił ten przysłowiowy research. Doskonale wie Krzysztof Stanowski, że jestem osobą, która nigdy nie była karana, przeciwko której nie toczy się żadne postępowanie karne, nie toczy się żadna sprawa, ani nie jestem oskarżonym, ani nawet świadkiem w żadnej toczącej się sprawie. Także pod tym kątem nie ma tutaj żadnego zagrożenia dla jakiegoś wizerunku. Oczywiście mam poglądy zdecydowanie różniące się od poglądów władzy, od poglądów dominujących w debacie publicznej, ale przecież nie jest to nic zabronionego, wręcz odwrotnie, w demokracji, w wolności słowa ścieranie się różnych poglądów pozwala lepiej wykrystalizować rację stanu, lepiej wykrystalizować strategię polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa. Jest to coś normalnego. Debata, dyskusja toczy się na całym świecie i nikt nie robi z tego wielkiego problemu. Te argumenty Krzysztofa Stanowskiego, które Państwo będziecie mieli tutaj na ekranie, są wprost kuriozalne. Krzysztof Stanowski wprost przyznaje, że ugiął się pod hejtem, ugiął się pod krytyką, ugiął się pod tymi takimi, można powiedzieć, werbalnymi szykanami ze strony części internautów. Sam przyznaje, cytuję, nie da się ocenić rozmowy, zanim nie padły pierwsze słowa. To jest klucz, koniec cytatu. To jest klucz w całym tym stanowisku Krzysztofa Stanowskiego. Jasno Krzysztof Stanowski przyznaje się, że dokonał cenzury. Jasno przyznaje się, że na kanale Zero obowiązuje zero wolności słowa. No, też oczywiście bardzo mocno wybrzmiały w tym oświadczeniu, w tym stanowisku te argumenty o tym, że mój udział w debacie w Kanale Zero byłby, cytuję, przywracaniem Leszka Sykulskiego do publicznej debaty. Koniec cytatu. A zatem nie wolno w publicznej debacie, zdaniem Krzysztofa Stanowskiego, mieć innych poglądów niż te poglądy narzucone przez władzę. No i oczywiście też się przyznaje Krzysztof Stanowski, że cały zamysł tej debaty to była ustawka. To miała być ustawka, która miała dokonać rozwalcowania, używając języka Stanowskiego, rozwalcowania Sykulskiego. Mówi tutaj zresztą wprost, Państwo widzicie to na swoich ekranach. Sykulski miałby zostać przez Bartosiaka rozwalcowany. Także, Szanowni Państwo, widzimy, że tutaj czystych zamiarów nie było, że Krzysztofowi Stanowskiemu nie chodzi o wysoki walor debaty, nie chodzi o wolność słowa, nie chodzi o jakieś standardy dziennikarskie, chodzi mu o tanią sensację i wkupienie się w łaski salonu, wkupienie się w łaski rządzących. To bardzo prymitywne, to bardzo niskie pobudki, jakimi kieruje się Stanowski, podobnie jak kwestia clickbaitów i wszystkiego, co z tym się wiąże. Mamy do czynienia wprost z wprowadzaniem cenzury, wprost z wprowadzaniem czegoś, co na Zachodzie niestety już obowiązuje, a mianowicie kulturą wykluczenia. Jeżeli ktoś nie wpasowuje się w ramy narzucane przez system, narzucane przez władzę, zostaje wypluty przez tenże system, wypluty poza te ramy. Nawet jeżeli jest osobą, która w żaden sposób nie łamie prawa, jest osobą niekaraną, mającą prawo do wolności wypowiedzi, to tak naprawdę stosuje się wobec niego ostracyzm. Jest to nic innego jak nowoczesna forma cenzury, jest to nowoczesna forma swego rodzaju, powiedziałbym, takiego rasizmu kulturowego. Jest to forma takiego nowego totalizmu. Kto nie z nami, ten przeciw nam i wyrzuca, i oczywiście pozbawianie w ogóle prawa do głosu, do zabierania głosu. Jest to coś niezwykle niebezpiecznego dla debaty publicznej, jest to coś niezwykle niebezpiecznego dla demokracji, dla systemu demokratycznego, dla zasady pluralizmu poglądów. Tak naprawdę jest to droga bardzo prosta do demokratury. Krzysztof Stanowski niewątpliwie dołożył swoją cegiełkę, a może nawet całkiem konkretną cegłę do przekształcania demokracji w demokraturę, do ograniczania wolności słowa. Decyzja Krzysztofa Stanowskiego jest decyzją kagańcową. Jest to nic innego jak dokładanie potężnej cegły do budowania systemu ograniczania wolności słowa. A przypomnę tylko, że nie mamy żadnego stanu nadzwyczajnego. Czy w Polsce można się wypowiadać na jakikolwiek temat związany z Rosją inaczej niż życzy sobie tego władza, niż władza narzuca matrycę? Moim zdaniem powinno tak być. Moim zdaniem powinno tak być. Tym bardziej, że Polska nie ma zerwanych relacji dyplomatycznych z Rosją. Polska nie ma zerwanych relacji dyplomatycznych z Białorusią. Utrzymujemy stosunki dyplomatyczne z oboma państwami, więc nie ma tak naprawdę żadnych przesłanek obiektywnych, prawdziwych ku temu, aby nie prowadzić normalnej debaty, normalnej dyskusji o relacjach z Rosją, relacjach z Białorusią, o innych wektorach polityki państwa polskiego niż te, które są kontynuowane, prowadzone przez obecną i poprzednią władzę. Reasumując, Krzysztof Stanowski zachował się niezwykle nieprofesjonalnie, niezwykle powiedziałbym i w poprzek etyki dziennikarskiej. Od dziś Krzysztof Stanowski przestaje być przeze mnie traktowany w ogóle jako dziennikarz. Poza tym wszystkim trudno mi uwierzyć w to, aby ktoś tak doświadczony w mediach, w pracy w mediach jak Krzysztof Stanowski, ponad miesiąc temu, pewnie gdzieś planując taką debatę i niecały miesiąc temu proponując mi poprzez swojego pracownika zorganizowanie takiej debaty, no, nie zastanawiał się, nie prognozował, nie symulował różnych scenariuszy, jakie mogą się pojawić w mediach. No przecież całkiem niedawno pani redaktor Monika Jaruzelska po raz kolejny zrobiła ze mną wywiad i również podniósł się hejt, podniosły się głosy, po co pokazywać w mediach, po co udostępniać platformę dla osoby mającej inne zdanie, mającej inne poglądy niż te dominujące w mainstreamie, w głównym nurcie, w sferach rządowych. Myślę, że Krzysztof Stanowski doskonale zdawał sobie sprawę od wielu tygodni, jaka będzie reakcja sporej części internetu, sporej części internautów. Na to mimo wszystko złożył taką propozycję, takie zaproszenie. Sposób, w jaki odmówił tej debaty, w jaki zakończył w ogóle temat tej debaty, jest pokazaniem bardzo małej klasy. Dla mnie Krzysztof Stanowski jest człowiekiem absolutnie bez klasy, nie zdobył się nawet na telefon do mnie, aby mnie poinformować. Musiał to robić za pośrednictwem. No, tak się po prostu nie robi. Nie ma w sobie krzty odwagi Krzysztof Stanowski, aby się skonfrontować, ale widocznie taka jest mądrość etapu, widocznie takie są standardy wytyczane przez Kanał Zero. Kanał Zero, czyli zero klasy, zero debaty i zero wolności słowa. Dziękuję Państwu za uwagę.